Jesteśmy świeżo po zakończeniu też gali KSW, gdzie Borys Mańkowski po raz trzeci odniósł porażkę. Czy według trenera to jest ten moment, w którym powinien przejść do frików, by tam jeszcze mieć szansę? Sejfy.pl! Jesteśmy bezpieczni! Garant! Profesjonalna bro! Delta Optical! Doskonała optyka! Znajdę was nawet w nocy! I co? Swag Detailing! Numer jeden! Najlepsze polskie kosmetyki! Kupujcie! To są kosmetyki do samochodów. Wasz samochód będzie błyszczał. O czym mówiliśmy? O Borysie Mańkowskim i jego trzeciej z rzędu przegranej walce. Jeżeli chodzi o Borysa, no to co, bo Borys już jakby sportowo, mi się wydaje, kończy karierę, no trzy przegrane, to już tak pewnie by chciał zawalczyć we frikach. Zresztą on coś tam wypowiadał się, że jakby dali dobrą kasę, to on wchodzi. Także myślę, że Borys może zawitać do frików ze względu na to, że już tak sportowo jego ambicje się kończą. Zresztą tam był mistrzem KSW. Miał taki czas, że chciał nawet iść do UFC, ale coś teraz po tych porażkach to raczej nie ma szans. Z kim by trener zostawił Borysa na takiej frikowej gali? Na pewno trener ma jakiś pomysł na taką walkę. Z Pasternakiem. W K1. Dobra walka. O, to by była dobra walka. Zaraz z K1 z Pasternakiem. A rozmawialiście już może na ten temat z Michałem? Nie. No to zaraz ja z nim porozmawiam, jestem ciekawa, jak on zareaguje na taką walkę, bo faktycznie w K1 to by było, myślę, że dla widza spektakularne. A jak jesteśmy przy zestawieniu walk, to może jeszcze Artur Szpilka i Mariusz Pudzianowski. Tutaj jest między zawodnikami taki konflikt trochę. Jak trener się wypowiada na ten temat? Myślę, że konflikt jest taki, że Mariusz jakby w klubie WCA to po prostu nie identyfikuje się z tym klubem, po prostu był tam jakby tak trenował, był tam gościem, no ale tak ci, co tam trenowali, to nie za bardzo się lubili z Mariuszem, a Mariusz jest jakby taką osobą, która chce być najważniejsza, wiadomo, Szpilka też jest, walczyło o Mistrzostwo Świata, też chce być najważniejszy, więc takie dwie osoby nie zawsze będą się musiały lubić. Myślę, że walka mega dobra, Szpilka, Pudzianowski, myślę, że walkę powinien wygrać Pudzianowski ze względu na doświadczenie w MMA. Ale wiadomo, Szpilka może być trudny do zabicia. Także ciekawa walka. Ja tą walkę już przewidziałem chyba 20 grudnia. Pisałem o tym, że będzie taka walka. Nikt o tym nic nie mówił, a teraz nagle w styczniu ogłoszono tą walkę. Ja mniej więcej widzę ruchy w federacji, jak tam promują zawodników i czuję mniej więcej, kto z kim będzie walczył. Czyli trener powinien teraz się ubiegać o jakiś procent z tej walki? Nie, no Mariusz jest oszczędny, nie, to nie. A jeżeli chodzi tak prywatnie, to do którego właśnie z tych dwóch zawodników trenerowi jest bliżej? Nie wiem, bo z Mariuszem trenowałem, ale nasze drogi się rozeszły i się jakby no nie zrozumieliśmy. Jeżeli chodzi o Pudziana, nie chciałbym z nim pracować, bo po prostu jest trudny jako zawodnik do prowadzenia. A jeżeli chodzi o Szpilkę, to po prostu znamy się tylko z walki, którą toczył z Denisem i tam w miarę się tak jakby, to wiadomo, że to jest walka i tam były jakieś emocje, się trochę przepychaliśmy, ale tak się Szpilka tam w miarę zachował, chociaż tam pierdolił, że Denis udawał kontuzję, chociaż Denis nie udawał. Może dlatego, że Szpilka chciał przykryć to, że tak oniemiał na ten atak Denisa i nie wiedział, co zrobić. Ręce miał opuszczone i taki był zdziwiony tym atakiem, ale ja powiem tak, że Artura nie znam osobiście i nie mogę się o nim wypowiadać ani dobrze, ani źle, a prędzej na nie jestem, jak chodzi o Pudzianowskiego. Wspomniał trener o Denisie, to może tak spytam, czy macie teraz jakiś kontakt, może jakieś wspólne gdzieś tam walki zaplanowane na ten rok, czy kontakt został ucięty?
Na razie nic nie wiem. Nic nie wiem, jeżeli chodzi o karierę Denisa. Nie mamy na razie kontaktu. Ja jakby na razie mam co robić i jakby ja też nie szukam jakby kontaktu z zawodnikami, którzy na przykład się do mnie nie odzywają. Bo na przykład ktoś tam może mieć jakieś plany, czy rodzinne, czy jakieś, czy jakieś biznesy, czy coś i się tym zajmować. Nie wiem, ja powiem tak, ja Denisa postrzegam jako duży talent, że jakby on trenował, to uważam, że mógłby być bardzo, bardzo dobry. No nie trenujemy, trenowaliśmy tam 3 dni, widziałem, że ma duże możliwości, duży talent, duży potencjał. Później miał kontuzję, później ta była walka, no i później no, tak jakby tam jeszcze się tam raz czy dwa widzieliśmy, ale tak nie wiem jak z tą kontuzją jest, bo może on leczy tą kontuzję i dlatego jest jakby, no nie wiem, w każdym razie na razie ja mam co robić, mam dużo zawodników, u mnie trenuje najlepsza polska bokserka, Ewa Piątkowska, teraz dałem jej niebieski pas. Także ja mam co robić, mam dużo zawodników, teraz z Ferrarim się przygotowujemy do walki, Minda trenuje, Pasternak trenuje, no tam jest sporo tych ludzi, ja mam co robić, ja jakby nie zabiegam o zawodników, oni... Tylko na obrót. No może nie to, że muszą zabiegać o mnie, ale chodzi o to, że ja też już nie mam tyle energii, żeby obdzielić nie wiadomo jaką ilość ludzi, więc jest mój syn Aleksander Okniński też, który ma teraz 17 lat, skończy 6 marca, ma w tej chwili 2,4, 2,5 wzrostu, około 88 kilo, około teraz już 90 kilo prawie waży naturalnie. To on jest wyższy od Adama. Dużo wyższy. Jest. Ma 2 metry, bo Adam ma tylko 1,88 m, a on ma, jest taki. Jest ogromny i ma mega kondycję, ma mega czucie. No wiadomo, to jeszcze jest bardzo, nawet go nie daje jeszcze na amatorskie walki, bo po prostu on jest ogromny, a jeszcze to ciało musi się wzmocnić. No ale też jemu poświęcam czas i uważam, że ma duży, duży bardzo potencjał. Bardzo mocno bije. No, mam co robić, tak? Też bardzo dużo strzelam, tak? No bo wcześniej całe życie tylko zajmowałem się MMA i tylko trenowałem MMA, a teraz po prostu dużo strzelam. Profesjonalna broń. Tak. Moim drugim sportem po chorobie, bo byłem chory na nowotwór i jak byłem chory na nowotwór, to nie miałem siły. No i mówię tak, będę pracował zdalnie, z domu, czyli strzelam. Chodzi o to, że już moje ciało, mam 54 lata, no nie jest stworzone już do walki. Oczywiście jakby trzeba, to bym się sprężył i tam po prostu coś zrobił, ale to by było na minutę, dwie, ale nie, żeby walczyć 10-15 minut. No i zacząłem się bawić w to strzelanie, strzelam wszystko. Blisko, daleko, dynamicznie, precyzyjnie. No, powiem tak, że coraz lepiej mi to idzie. Już tak, no dobrze, jestem mega zadowolony. To może w jakichś zawodach trener kiedyś wystartuje? No, brałem udział w zawodach, na przykład takich klubowych. Na 50 osób w strzelbie byłem pierwszy. Na pistolet. No chyba na 10 czy 15 osób w pistolecie z kolimatorem też byłem pierwszy. Tam w karabinie jakimś byłem drugi. No coś tam, ale to w klubowych na razie, nie w takich ogólnopolskich, bo w takich ogólnopolskich mocnych zawodach to też startuję, ale to tam raczej jestem z tyłu, ale rozwijam się, też poluję, bo jeżeli chodzi o po chorobie, chcę jeść zdrowe mięso, poluję na dziki, na jelenie, często jem dziczyznę i powiem szczerze, że jest ogromny przeskok, jak na przykład jem mięso takie zwykłe, hodowlane, typu przez rolników produkowane, a takie mięso z lasu, to jest bardzo duża różnica, o wiele lepiej się czuję i mam energię.
Mamy zawodnicy nadzieję. Chyba też, bo już widziałam nieraz właśnie gdzieś tam w mediach, jak chwalą, jak trener czasami pójdzie właśnie na łowy, jeżeli chodzi o dziczyznę i daje swoim zawodnikom. No, nieraz tam daje im spróbować. Bo ostatnio byliśmy na obozie, to tam kolega upolował jelenia, zrobił dla wszystkich steki, a ja nieraz przyniosę jakieś dobre kiełbasy, poczęstuję zawodników, teraz Ferrari przygotowywał się do walki, to dostał tam mięso z jelenia i dostał z dzika. I to jest, bo to jest mięso, które ja tam czytałem, to ma 4 razy więcej witamin i minerałów i wszystkich tych pozytywnych składników niż normalne mięso takie hodowlane, więc mega zdrowe. No i też właśnie na tych polowaniach dużo jakby jestem. To jest trudna sprawa, no. Trudna sprawa, że, bo tam trzeba umieć naprawdę strzelać, żeby strzelić. Ostatnie pytanie, tak chciałam jeszcze nawiązać do Mariusza Pudzianowskiego i do tego, że jest on trudnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o trenowanie. Z czego to wynika? Z tego, że nie słucha się, co mówi się do niego na treningu, czy jak to wygląda? Mariusz do pierwszej walki słuchał, wszystko było dobrze, było ustalone. Po pierwszej walce powiedział, że on już tak nie będzie trenował, bo on nie będzie tak ciężko trenował. I po prostu jak jedną tylko walkę wygrał z Najmanem, to stwierdził, że on już wszystko wie, on wszystko już rozumie. No i później już tam nasza współpraca zaczęła się psuć. Mariusz jest osobą, który wie lepiej. No i z taką osobą jest bardzo trudno pracować, bo ja się tym zajmuję tyle lat i ja wiem lepiej niż on, ale on uważa, że wie lepiej. No to że takiej współpracy nie będzie. Na przykład jeżeli porównamy na przykład Szymona Kołeckiego z Mariuszem Pudzianowskim, to Szymon Kołecki też człowiek komputer, on ma wszystko poukładane. Jak ja trenowałem Pudzianowskiego, to on jest pracowity, dokładny, a Szymon jest perfekcyjny, jest po prostu mega dokładny, mega pracowity. No jakby tak wziąć, porównać Pudzianowskiego i Kołeckiego, to 20-30% tego, co robi Pudzianowski, to robi Kołecki 100%. Że jakby Kołecki jest mega komputerem, mega taki poukładany. No i on się mnie słucha. Nawet jeżeli coś nie rozumie albo coś uważa inaczej, to przedyskutujemy to, porozmawiamy. No i po prostu omówimy sobie i ustalimy wspólny plan. Z Mariuszem tak nie jest. On wie lepiej, on wie, co ma robić. No to po co mu trener? No niech se ta sam trenuje tam w garażu. Zresztą podobno ma garaż większy niż nasza sala. Tak mówi, no nie? Ale czy ktoś to sprawdził? Czy on ma ten garaż taki duży? Bo to nie polega na tym, że musi być duże pomieszczenie, żeby być dobrym. Tylko chodzi o to, żeby mieć wiedzę i trzeba mieć dobrego trenera, dobrych sparring partnerów, a nie mieć duży garaż. Albo mieć chłopaków. Bo Mariusz zawsze opowiada, no chłopaki to, chłopaki tamto. No, a chłopaki to u szewca gwoździe przybijają, a z nim trenują zawodnicy i trenerzy. Jeżeli on nie szanuje zawodników i trenerów, którzy z nim trenują, tylko ma ich za chłopaków, no to później to oddaje na jego walkach, że po prostu ma braki. Z tego jednego wywiadu chyba będziemy musieli zrobić 3, no ale nic. Marcin Najman versus Jacek Murański. Kto według trenera tutaj zwycięży w tym pojedynku? Ja powiem tak, znam obydwóch. Uważam, że ze względu na to, że Marcin Najman był bokserem zawodowym, ma większe doświadczenie w walkach zawodowych i więcej stoczył tych walk w MMA i jest młodszy, uważam, że Marcin Najman wygra. Ale walka jest walka, tu wszystko może się zdarzyć. Trenerze, dziękuję bardzo za rozmowę. To było idealne podsumowanie i zakończenie tego wywiadu. Dziękuję. Dziękuję.